zaczynamy być może cykliczną, a chciałbym bardzo imprezę pod tytułem rajd samochodowych zabytków, oldtimerów w Markach. Pierwszy raz dzisiaj ruszamy z pomysłem. Myślę, że patrząc po ilości i chętnych do odbycia tej przejażdżki zabytkowymi samochodami, jak i odwiedzających, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że będzie to impreza cykliczna. Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, gdzie 102 lata temu, wprawdzie to była jesień, bo 8 października 1922 roku, ale odbył się pierwszy polski wyścig samochodowy. A że z motoryzacją marki, mówię marki, ale jesteśmy w jednym z elementów marek, czyli w Strudze, tutaj te rejony są związane bardzo historycznie, bo tutaj też się pojawiła pierwsza karetka pogotowia, jeszcze zanim się pojawiły w Warszawie. Tutaj była słynna fabryka rowerów Ormont. Także ta motoryzacja bardzo się z tym miejscem związała, kojarzy i cieszę się, że po tylu latach możemy do niej sięgnąć pamięcią i ją w pewnej formie kontynuować. Te 102 lata temu właśnie przez ulicę Piłsudskiego i w okolicach kościoła, gdzie na terenie mieści się obecnie nasze dzisiejsze spotkanie, nasz zlot, jechały pojazdy, dlatego że jechały różne kategorie, zaczęły motocykle. Potem kolejna kategoria, o której teraz to rzadkość jest, a mianowicie cyklokar. On nie miał konkurentów, bo jechał sam jeden, a cyklokar to jest taki dziwny pojazd, który z przodu ma dwa koła, a z tyłu jedno. Więc to takie przejście od motocykla do samochodu. Jechały motocykle z przyczepami, to też była osobna kategoria, a następnie jechały już samochody. I samochody były ustawione według wielkości i pojemności silnika. W 102 rocznicy pierwszego rajdu motoryzacyjnego w Polsce też przyjechały motocykle, też brały czynny udział. Trasa pierwszego rajdu miała 36 km, natomiast my przyjechaliśmy z tej trasy, dokładnie która była 6 km, ale przynajmniej upamiętniliśmy 102 rocznicę pierwszego rajdu motoryzacyjnego w Polsce w Markach w Strudze. Na dzisiejszej imprezie było mnóstwo atrakcji, licytacji, dmuchańcy. Główne atrakcje to licytacje dla Michaliny na rehabilitację, koszulka Lewandowskiego, piłka reprezentacji Polski, mnóstwo voucherów na strzelnice, renowację ogrodów i wiele innych. Wszystko fajnie, bardzo fajnie nam wyszło. Przyjechało bardzo dużo osób samochodami, motorami. Odbyły się licytacje, odbyły się zabawy. No było bardzo, że tak powiem, fajnie. No, liczymy na współpracę, liczymy na kolejne te chwile, żebyśmy mogli się spotkać za rok i kolejne lata, żeby to było jakby atrakcją wpisaną w harmonogram.